Risotto to klasyczna włoska potrawa. Czas je złamać klasycznym polskim produktem – burakiem. Jest trochę niedoceniany, ale daje wiele możliwości i jest pełen smaku. To risotto będzie fantastyczne. A przygotowanie zaczynam od cebuli. Kroję w drobną kostkę, zarówno czerwoną, jak i białą. I wrzucam do garnka z rozgrzaną mocno oliwą z oliwek. Przesmażę. Teraz czas na głównego bohatera naszego dania. Ugotowanego bądź upieczonego buraka pozbawiam skórki i kroję na kostkę. O boku niecałego centymetra, po czym wrzucam do już lekko rumieniącej się cebuli. Mieszam i smażę jeszcze przez jakieś 2-3 minutki, po czym dosypuję ryż do risotto arborio. Mieszam i smażę znowu przez jakieś 2-3 minutki. I dolewam bardzo ważny dla risotta i dla mnie produkt, białe wytrawne wino. Mieszam, dodaję liście laurowe, troszkę listków tymianku. Kiedy ryż wchłonie większość wilgoci, stopniowo po trochu dolewam bulionu drobiowego. Gotowanie risotto polega na niemal ciągłym uzupełnianiu płynów i stałym mieszaniu. Ale moje risotto będzie jeszcze uszlachetnione aromatem czosnku. Kroję go w plasterki i dorzucam do risotto. Razem z drobno pokrojoną papryczką chili, która doda dużo ostrości. I oczywiście dolewam bulionu i mieszam. Doprawiam jeszcze moją potrawę do smaku solą. Trzeba z nią uważać, ponieważ bulion jest dosyć słony. I świeżo zmielony pieprz. Przy okazji uzupełniam bulion i wiadomo, mieszam. Na ostatnie 5 minut gotowania dodaję jeszcze kilka plasterków czosnku. Chcę, żeby moje risotto miało jego wyraźny smak. Dodaję jeszcze spory kawałek masła. Risotto musi być aksamitne. A już zupełnie na koniec, risotto gotuje się jakieś 30-35 minut. Ścieram sporo sera parmezan, którego nigdy dosyć, bowiem przekładam risotto na talerz i posypuję jeszcze po wierzchu świeżym parmezanem. Jeszcze trochę drobnego szczypiorku i zabieram się za moją buraczaną, ryżową ucztę. Risotto powinno być kleiste, ale każde ziarenko ryżu powinno być wyczuwalne. Tak jest w moim przypadku, ale przy okazji jest jeszcze przepyszne. A jak w waszym przypadku? Najpierw koniecznie zróbcie to w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnetv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.